Dnia 1 sierpnia przed północą dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w Bielawie. Po dojeździe na miejscu zdarzenia został silnie rozwinięty pożar samochodu osobowego. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru samochodu i zakręceniu zaworu butli z gazem. Na miejscu działań brały udział dwa zastępy, jeden z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Dzierżoniowa i jeden z jednostki ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja.